O nie, nowi bohaterowie, tylko nie to. Oddajcie im mojego jednego bohatera. Wiem, wcześniej grałem. A najlepiej dajcie mi całą kampanię Girl. Najbardziej zbalansowany bohater. Nie, napisałem oczywiście. To jest jedyna misja, którą mogę teraz wybrać. Nie ma dodatkowych. Nie wygląda przynajmniej. Tak samo jak absolutnie nie podoba mi się ta część, w której twierdzą, że muszę pokonać armię demonów, która zbija się po drugiej stronie wielkiego jeziora. Cześć Sebastian, witam, witam. Z ważnych rzeczy. Musimy pokonać demony, jednego wroga mamy. Jeżeli Roland umrze, to przegrywamy. Roland może się na 24 poziom, całkiem wysoko. Mapa jest za to mała, bo MK tylko. Zaczynamy wszystkie umiejętności, zaklęcia i doświadczenie. Możemy wybrać albo kapłanów, albo klasztor, albo korpus legionisty. Raczej mam wystarczająco dużo problemów, żeby utrzymać swoją armię, więc nie jestem pewien, czy dodatkowy przyrost jednostek będzie mi tej bardzo pomocny. Cześć, sobie witam, witam. Wezmę chyba kapłanów, bo łatwiej jest mieć taki szybszy start dzięki jednostkom zazwyczaj. Przysłali ich do nas sami bogowie żywiołów, byśmy wspólnie zniszczyli Lucyfera Krigana oraz powstrzymali jego śmiercionośne aspiracje. Katarzyna zaufała im. Ja nie jestem tak łatwowierny, ale ponieważ nie mamy wyboru, muszę ich zaakceptować. To jest Andrzej, witaj tam. Być naszymi sprzymierzeńcami, będą mogli dowieść swej szczerości w bitwie pod moją komendą. To brzmi, jakbyśmy mieli sterować konfluksem w tej misji. I na to wychodzi. Jezu Chryste, czemu mamy pięć zamków? Cześć, Pasku. Stojąc nad brzegiem Wielkiego Jeziora, ty, król Enel, zastanawiasz się nad sytuacją. Twoja armia stanęła na zachodnim wybrzeżu jeziora, na wprost wypalonych pól po wschodniej stronie, kontrolowanej przez siły Folu. Ty i generał Kendall nadciągnęliście tu ze swoimi wojskami, aby wykonać zadanie wielkiej wagi. Macie się to spotkać z nowymi sojusznikami, przychodzącymi z żywiołów, aby wspólnie zamknąć drogi do opuszczenia irańskiej armii i wyprzeć się za granicę Rafi Erfolu, wprost na oddziały Katarzyny i Gelu. Jeśli wam się pojedzie, się wojska Erfolu będą musiały przejść do defensywy. Musisz dbać o ten nowy sojusz, gdyż pacie ze strony panów Rafi jest coraz trudniejszy do utrzymania. Nawet Katarzyna spotkała się z naciskami na szybkie zakończenie tej wojny, to jasne, że ci głupcy nie mają pojęcia, jak straszne konsekwencje będzie miała klęska. Jeśli nie uda się podtrzymać królu Lucyfera i jego szalonej kampanii grozy i zniszczenie, tylko Rafia poniesie konsekwencje swojej krótkowzroczności, ale odcierpi cały Antagarich. Być może nawet twoje ukochane Enel Sloganem pomieni pożogi wniecone przez tego szaleńca. Szybko otrząsasz się z tych przygnębiających rozważań. Uspokojony obciągasz tunikę. I wracasz do swoich oficerów. Wsiadają na swego ogromnego ogiera rosjańskiej krwi. Podniesionym głosem wydajesz rozkaz marszu. Jest wojna, którą trzeba wygrać, ale świat, który trzeba ocalić. Ja mam na cały gres monotype, to mogę wziąć się wina Vaporeona. Wydaje mi się, że tak, przy czym... Nie no, w tej genie jeszcze chyba nie było sensownej opcji ten. Tyrawias z tego Pokemona, który by miał surfa. Tak długo jak nie używam wasy, to możesz łapać ile koła chcesz. Tak długo jak nie używasz wasy, tylko pamiętaj, że nawet jakieś rzeczy typu straciłem Pokemona i muszę zmienić na innego, żeby się wyleczyć, też się liczy jako używanie wasy, tak? Więc im więcej Pokemonów jest u ciebie chance-slave'ami, tym większa szansa, że się wpierdzielisz w jakiś bardzo głupi przypadek. Bardzo mi się nie podoba, że mamy 5 miast, bo nie widzę za cholerę, jak ja jej niby utrzymam. Zastanawiam się, czy to jest kolejna misja na zasadzie ideę raszować jak kompletny idiota. Koleś mnie powie, że tak. Jestem pewien, że tego nie pożałuję.
Cześć, Sebik. Witam, witam. To chyba jest najlepsze, co mogę zrobić, mam wrażenie. Miasta nie mają żadnych dodatkowych jednostek w sobie, więc po prostu będę na Hama bieg i próbował. Będę próbował pozgarnąć wszystko, co tutaj jest w okolicy i z tego próbował misję ogarnąć. Dodaję sobie. Ja właśnie nie lubię przy jakichś ranach dodawać sobie Pokemonów albo dajmy na to cheatować ich w jakiś sposób. Wolę robić to tak naturalnie, jak to możliwe. Zastanawiam się, czy nie dorekrutować sobie przynajmniej jednego bohatera. Żeby po prostu tak, żeby chodzić i zbierać tylko rzeczy. Jednego albo i więcej, ale sobie. Przyspieszenie golema, niech będzie to. Tylko jedna wróżka, ale przebolałem to. Jest tutaj dość dużo zasobów. Ratusz. Jaka jest szansa, że ja wygram tę misję podstawowymi oddziałami? To się zastanawiam. Jaka część mnie chce powiedzieć, że nie ma szans? Jakaś inna część nie ma nadzieję, że się uda? I teraz nie jestem pewien, powiem szczerze. W najgorszym wypadku chciałbym zobaczyć, ile oni mają tutaj jednostek. Chyba jeszcze go? Żeby móc w miarę rozsądnie oszacować, ile ja potrzebuję czasu na tę misję poświęcić. Czyli ja nie mam żadnych zakręć, okej. Okay. Czyli pewnie zaraz pożałuję tego, że tutaj się wpierdzieję. Bo zdecydowanie jest to wszystko tylko niepotrzebny encounter. Innym problemem jest to, że Roland nie jest najpotężniejszy z moich bohaterów, ale to już zupełnie inna sprawa. To jest teleport. Ja nie wiem, czy ja po teleport nie chcę iść w sumie. A propos teleportów. To mnie prowadzi tylko do kopalni złota. Kopalnia złota jest zawsze w cenie. I to nigdzie więcej nie prowadzi. Na to wygląda. Ciekawe, czy ten będzie tak samo w takim razie. Ten z kolei do rynku. Rynek. Pospędzić siły, nie będę narzekał. Ale to jest po sobie magii, to nie. Moc bohatera też niekoniecznie. No dobra. To na razie niech będzie tyle. Tak się zastanawiam, czy te artefakty tutaj się losują. Bo widzę, że tutaj jest miecz rycerza śmierci i tam też jest miecz rycerza śmierci. Czy to akurat tak się złożyło, czy to jest zamierzone, powiedzmy. Bastion. Stajnie potrzebuje bastion. Ostatni raz otrzymałeś list od Katarzyny. Ucieszyłeś się jak małe dziecko na święto przesilenia. Papier przeszedł przez wiele ramka, ale wciąż było jej performance, jak tak bardzo lubisz. Najdroższy Rolandzie, pisze do ciebie przekazać te wieści. Szpiec zdaje się mi, że krygański bater Xen osiągnął co niemożliwe, doprowadzi do powstania ostrza Armagedonu. Cieszę się, słyszałem, że zamierzasz skierować się duże siły ku twoim pozycjom. Zdać bezpieczny pozyw ode mnie generała Kendala. Wiem, że zwyciężysz, bo wierzę w was obu. Katarzyna. Ja w siebie nie wierzę, ale to się jeszcze zobaczę. Podstawowy mądrość, czyli coś, czego niekoniecznie potrzebuję. O, i tu mają garnizon. Zastanawiam się, czy pójść na garnizon nie jest playem. To może być play. Zwłaszcza, że garnizon nie jest jakiś bardzo duży.
Zaraz zacznę się wycofywać ze swojej słuchce szczery. 483, czekaj. Czekaj. Ostrzelę. Straty nie powinny być jakieś specjalnie duże, więc this is fine. Pytanie, jak dużo oni mają siły w miastach? Bo to trochę wygląda, jakby ten... Jakbym potrzebował... bardzo intensywnie... raszować te miejsce. Cześć, Jaino. Witam, witam. A co to? Jakby to pewna osoba powiedziała tego Age of Wonders. Z czym się nie do końca zgadzam, ale... Ale masz dojebane tło, które? Wiem, że to dziwne pytanie, ale które? Klasztor. Tutaj raczej nic się nie przyda. Ładny widok na Gdańsk, to... Niestety albo na szczęście tak nie działa, zależnie od perspektywy. A, całkiem ładnie pójdzie z tego co widzę, bo oni tutaj kolejnych jednostek nie mają. Zastanawiam się, czy AI dostaje na start jakieś duże armie, takie jak my. Bo jak nie, to dosłownie najlepszą... Czemu się będę? Jezu. Dosłownie najlepszą opcją jest tutaj laszowanie, jak szybko się da. Zanim oni zdążą się naprodukować jakoś bardzo. A jednocześnie nie widzę za bardzo innych miejsc, gdzie mogę... Tam, gdzie mogę za bardzo przejść niż tam na górze. Tutaj pewnie mógłbym stocznię wybudować wejściego. Nie, ja się po prostu bardziej śmieję, bo ten... Bo znam parę osób, które twierdzą, że Heroesy to gorsze Age of Wonders po prostu. To żaden personalny przytek, ani nic takiego. Pierwszy raz słyszę. No ja właśnie nie słyszałem tego raz czy drugi, a parę razy więcej, więc... koleżanka Marcy Diabły, to ciekawe. I trochę się boję tego. Dopiero znam sobie sprawę, że mam 50 czempionów. What the fuck? Czemu masz tylu? Chyba demony też ubiję. Real quick. To nie wystarczy, to wystarczy. Dopiero to zobaczymy fajnie na kamerce. Właśnie staram się robić tak, że to co mam pod kamerką jest uzależnione od tego, którym zamkiem akurat gram. Obecnie moim głównym zamkiem, bo patrzę na to, kto jest moim głównym bohaterem akurat. Moim głównym bohaterem w tej chwili jest Roland, który jest bohaterem w zamku, więc chciałem, żeby tło było jako tło, well, zamku. A że mój wspaniały programik pozwala mi usuwać tło jako tako, to stwierdziłem, że w sumie czemu nie. Pójdę zobaczyć, czy ta szludwa jest jakaś bardzo silna. Jeżeli tak, to ucieknę i wczytam. Nie jest. Boli mnie bardzo te 7 mocy magii, które ma, ale na szczęście... O. Boli mnie to jeszcze bardziej z każdą chwilą. Ale to po prostu oznacza, że będę musiał tam podlecieć.
bo pewnie będą mnie oszczepiać na każdym kroku, a nie mam... Nie wiem, czy mam. Nieważne. To mi bardzo pomoże. Mam dziwne wrażenie, że ktoś też mi jak czasem mówił, że wygrał w Heroes i nie do końca ogarniaj w ogóle, co się wtedy działo. Walka jest kosmicznie... Co jest w niej kosmicznie niezrozumiałego, tak się zastanawiam. Znaczy, ja zawsze mam ten problem, że ludzie mi tak mogą mówić, że oni nie rozumieją na przykład te walki, a dla mnie to jest takie, czego tu nie rozumiesz? A to wynika w 100% z tego, że ja w tę grę grałem zdecydowanie za dużo, jako tako, za czasów dzieciństwa. Więc jak teraz ludzie mówią, że nie ogarniają, to ja takie, ale czego tu nie ogarniać? Jak można nie ogarniać? Nie rozumiem. Jednostka atakuje, druga jednostka kontratakuje, cała walka. Jeżeli jednostki mają jakieś specjalne umiejętności, to klikasz prawy i ci pokazuje, jakie to są specjalne umiejętności. Kto ma jeszcze turę? Kendall, który siedzi w mieście. Fiona. Czy ona chce mojej dupy, czy ona nie chce mojej dupy? Zobaczmy. Ona może chcieć mojej dupy, ale i tak powinienem był to wygrać. To już jak patrzę na staty bohaterów, to zaczynam się zastanawiać, czy ja na pewno to wygrywam. To może być problematyczne. Zaczekaj na razie. O Boże, mnie mało zdaje. Zaczekaj. Ja nie jestem pewien, czy ja to wygrywam teraz, jak na to patrzę, powiem szczerze. No, jak będzie dostałeś morale, to na pewno nie. Znaczy, wydaje mi się, że ja to wygrywam w mieście, ale nie wygrywam tego poza miastem, o tak powiem. To jest tego typu myk. Zaczekaj. O Boże, znowu. Au. Nie, nie, nie. Ja tego nie wygrałem poza miastem. Ja tego kategorycznie nie wygrałem poza miastem. Kampania. Autozapis. Autozapis. Dobra, czyli ty tu siedzisz i nie wychodzisz z miasta. A ona tym razem do mnie nie przyszła, co ciekawe. Myślałem, że ja się zachowuję tak samo, jeżeli ten... Jeżeli dwa razy zrobimy to samo turę praktycznie. To dziwne trochę. Jednocześnie odrobinę niepokojące. Tam jest jeden zamek i tu jest drugi zamek. Mam wrażenie, że powinienem chcieć zebrać rzeczy wszystkich zamków, zanim podjadę do Landem. Weź polepszaj. Przynajmniej wszystko. Kocz do drugiego zamku. Ty tu sieć na razie. O, koleżanka chce się zanowić. Okej, okay, mówię, chcę zobaczyć, czy ja to ten. Czy ja to wygrywam. W takiej sytuacji. Bo jakaś część nie chce powiedzieć, że tak, ale jednocześnie nie jestem pewien. Zależnie od tego, jak bardzo mnie udupią te... Bardzo mnie udupią... role na baliście. Ach, to było spalenie kontrataku. Będę musiał tutaj jakimś stanąć. Najlepiej w ten sposób. Broń się. A? Lansy diabły padły. O Boże, naprawdę? Czuję się ojebany z tym. Ja czuję się bardzo ojebany z tym, co się stało. Mam jakiegoś slowka bożego? Right.
Kitaha. Mam dylemat teraz. Podlecę tu. Źle podleciałem. Mam nadzieję, że mnie to nie zawali. Daj. Naprawdę? Wow. O, oh, wow. Czuję się oszkany. Bardzo mocno. Dobra. Blasik. Jeden demon, ej. Wait. Nie wiem, czy mi znowu nie oślepi. I to jest niepokojąca myśl. Nie oślepi, nice. Muszę czarty odstrzeliwać. To wygląda wygrywalnie w tej chwili. Chciałbym nie strzelać do serwerów, ale nieważne. Oni stwierdzili, że sami je zabiją. Dobra, mi się skończyły strzelajki, ale z drugiej strony... jej się zaraz jednostki skończą. Mi też, ale to inna sprawa. Ale mi się jeszcze nie skończyły strzelajki, teraz mi się skończą. A mi to jest mój nabler, powiem więcej, to jest już praktycznie wygrane. Jako tako. Powiem więcej, nie dziwię się, jeżeli ta grupa szturu z wami ucieknie zaraz. Yep. Nice. Dobra, Lojnis, przyjacielu. Ty robisz tak, ty... Dobra, chciałbym polepszyć jednostki trochę. Bo tak, teraz mam wszystko oprócz... czego ja tutaj nie mam. Nie mam zbrojnie w ogóle. Interesujące. Wykup wszystko, poddawaj sobie armię. Będę musiał tu manualnie klikać niestety. Zgarnij jednostki od niego. Powinien być w stanie chyba wszystko przekazać, oprócz halabardników. Tak, dobrze. I zasuwaj górą. Bo teraz Kendall jest w bardzo kiepskim stanie i nie wydaje mi się, żeby mógł dalej cokolwiek tam bić. Wydaje się, że najosadniejsze co mogę zrobić to ten, to wycofać się jak tako. Wycofam się Kendallem, ale przyjdę Rolandem. I Roland już powinien dać sobie radę, mam nadzieję przynajmniej. Tutaj mogę klasztor też ulepszyć. Późno w nocy przyszła wiadomość, że na wschód od Faleron Sea zwiadowcy ukryli niedostępną wysepkę i brzegi jaśnieją złotem. Być może tam właśnie złożyli swe skarby przekręć piraci Regnana. Pytanie tylko jak dostać na wyspę. Musi być jakiś sposób. Tunel albo... albo na przykład... A co gdybym wam powiedział? Że sposobem w tym wypadku będzie... teleport, który już wykorzystaliśmy wcześniej? Na, to niemożliwe. Ten bohater zawsze mnie ciekawił, że dostaje czwartotierowe jednostki od samego początku. Zwłaszcza, że to chyba domyślnie jest niemożliwe w innych zamkach. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że tylko Sadela ma defaultowo bohatera z czwartotierową jednostką. I Bifor dlatego Sadela jest OP. Chciałbym wiedzieć, że nie, ale... o Boże. Zawsze, że będę miał dużo ilości na zapierdalanda. Przez to ile mam bohaterów. O Boże. Dobra, czyli tak. Ty skoczysz tu. Ty w sensie nie potrzebowałeś skoczyć tu, ale cicho.
Roland biegnie do tego miasta, przekaże sobie jednostki ulepszy. Na portal mnie nie stać. Ty biegniesz po te, po elementale. Jak liczymy Gelu? Gelu startuje ze strzelcami? Bo nie pamiętam. W sensie, wiem, że Gelu bardzo rzadko jest dostępny w ogóle jako nie ten, jako nie kampaniowy bohater, tak więc to jest też lekko zakrzywiające. Obraz, że tak to ujmę. Ach. I z taką armią wydaje mi się, że mogę już iść. Brony, niech tam idzie. Ja nie będę miał kasy na to wszystko, co jeszcze. Zwłaszcza, że jeszcze muszę wykupić armię z jednego konfluksu. Znaczy muszę. Chciałbym wykupić armię z jeszcze jednego konfluksu, żeby Kendall mógł zwiedzać. Startuję z trzecami. Okej, to nie widziałem. Gdy generał Kendall przygotowywał się rankiem do odprawy swych oddziałów, przed jego oblicze przyprowadzono wątłego farmera. Obskarżył się, że przeklęte diabły wtargnęły na jego ziemię i zagarnęły bydło. Generał Kendall, będąc świetnym dyplomatą, zapewnił chłopa, iż osobiście dopilnuje, by bydło zostało zwrócone, a winni ukarani. Farmer odszedł zadowolony, pewien, że jego krzywda zostanie pomszczona, gdyż Morgan Kendall jest człowiekiem, który nie rzuca słów na wiatr. No dobrze. Jest Ash, która ma pełną armię, co mi się bardzo nie podoba, by the way. Jest szósty dzień. This is fine. Możemy tam biec. Ty przyniesiesz parę żywiołaków. To właśnie pytanie, jakich żywiołaków teraz, jak o tym myślę? Zawsze, że Kendall poczeka sobie do następnego tygodnia. Co wiecie, co wydaje mi się. Czy mogę tutaj pozwiedzać jeszcze, chociaż widać, że bardzo nie ma czego. Coś tu jeszcze będzie. Nic za darmo nie ma tak naprawdę już w tej chwili. Mogę tutaj przejść za bronem, ale to tyle. Czy tu jest armia do wyrekrutowania? Niestety tak. Nie chciałbym, żeby dostali za darmo jednostki, generalnie w miarę możliwości. Więc staram się rekrutować tam, gdzie się da. Widziałem drugiego bohatera. Nie, to jest cały czas ten sam bohater, to nieważne. Niestety nie dotrę w jedną turę. Ale to nieistotne. Skoż może po stajnie, jak już tu jesteś. Dobra, co ja chcę przekazać? Te żywiołaki. On chyba umrze. No jak to jest nowy, to na pewno umrze. Ty tutaj już nie masz nic do znalezienia. Ty raczej też nie. Bo ulepszę sobie jeszcze żywiołaki. Chwila. Czyli tu można się teleportować? Między tymi? Excuse me. Potrzebuję wyjaśnień. Dobra, zobaczmy. Czy ma dużą armię? To jest podstawowa armia. Poza tymi serwerami. Dobra, będę czekał, żeby jeszcze go móc. A nie, ona many nie ma. To tym bardziej nie powinna stanowić problemu. Mogę tak naprawdę przeczekać, aż rzeczy do mnie popodchodzą. Tylko ewidentnie nic do mnie nie chce dzisiaj podchodzić. Czemu absolutnie się nie dziwię, żeby nie było? Uciekł. No dobrze, to w takim razie szukamy pozostałych miast wroga. Sprawdzę. Ewidentnie nie mogę się przenosić między miastami. To ciekawe. To wygląda, jakby się dało. I teraz już sam nie wiem. Panie generale, zapraszam tutaj. Lepszmy sobie to. Zaczekam jeszcze do jutra, żeby ulepszyć, żeby jakiś ziemi i wtedy pójdę. Jakaś koleżanka bardzo się nie boi podchodzić do... Znaczy jakiś kolega ewidentnie bardzo się
nie boi podchodzić do Rolanda, to mnie ciekawi. Że ktoś jest na tyle odważny. Mam hejsta? Nie mam hejsta, a szkoda, przydałby się. Wrogu uciekł, jep. Wrogowie będą raczej ode mnie uciekać teraz. Chciałem tu, żeby jakiś ziemi. I teraz tak, co ja chcę wykupić? Was... Was nie? A, daj, mogę ten. Mogę zmieniać, który to jest. Nawet nie wiedziałem, że tak działa. Was. A, i tak chyba mogę iść jeszcze wezmę sobie też wyraki w sumie. I teraz Kendall już też może iść próbować ogarniać temat tam u nich. Wydaje mi się, że nic więcej nie będę już robił w swoich miastach. Chciałbym wiedzieć to, co mam mi wystarczy. Zwłaszcza po tym, jak zabiliśmy jedną z silniejszych bohaterek. Znaczy zabiliśmy. Wiem, że uciekła, ale była z tych, którzy mieli dużo armię. O, to miałem na myśli. Są szybszej. Ach. To jest kolejne miasto. I teraz pytanie, bo to wygląda jakby to były wszystkie miasta, a tu jest jeden bohater, więc nasza ekipa dojdzie jeszcze tam. Dokupię armię. Wejdę bohaterką. I zobaczę, czy mnie zaatakują. Nie wygląda, by chcieli mnie atakować. Co ciekawe. Tutaj już nie wygląda też, jakby coś więcej miało być. Mogę co najwyżej tu podejść. Z drugiej strony fajnie by było pewnie po... O, tu jest ta skurwysyńska bohaterka, która ma wysoki staty. Czemu nie mogą przechodzić tym teleportem? Czuję się oszukany. A, tu jest jeszcze jedno miasto przy okazji. Który bohater idzie? Tutaj bohaterka. Ulep wszystko. Wykup wszystko. Zastanawiam się, czy dałbym radę to pobić, czy nie. Domyślam się, że mógłby z tym zrobić, ale czasem mam ochotę powiedzieć, że sprawiedliwość nie zaszkodzi. Ktoś jeszcze ma turę? Roland ma turę. I chciałem iść do Fiona. Ktoś miasto jeszcze jest zagrożone? Bezpośrednio nie, ale tutaj dobrze było, żeby Leonid wszedł. I wejść jeszcze go wykupić wszystko. Dobra, atakujmy. To jest agreeable, prawda? Prawda? Jak patrzę na to, co tu przyleciało, to tak się boję. Wait. Od tej Sony. Sona w tym wypadku jest praktycznie tylko po to, żeby łatwiej było wycyklować jak najwięcej jednostek, żeby mogły atakować w tej turze. Otworzą bramę? Nie. To Olipka. Jeden. Unlucky. Wcale mam wrażenie, że łatwiej jest ten główny garnizon strzelić niż te pomniejsze. Ach. Zaraz pewnie czarty podejdą. Kolejne łatwe miasto zdobyte.
Śmiałbym się, jakby oni dosłownie mieli w którymś mieście Grala. Jakby absolutnie byłbym w stanie w to uwierzyć. Gdzie ta Wise mi uciekła? Proszę. A, to miasto uciekła. Zrozumiałe. Nie myślałem, że to jeszcze miasto będzie. Wydawało się, że jest za mało miejsca na to. I to jest niestety coś, co muszę już... Ulala. Coś, co muszę aktywnie atakować. Chyba, że koleżanka też będzie chciała wychodzić, co wątpię. A nie zanosi się. O, chociaż... Oh well. Działa, działa. Te jeden duchu. No dobrze. To nie były aż takie silne artefakty, jak myślałem, że będą, powiem szczerze. Zwłaszcza jak na to, ile statów miała ta bohaterka. Dobra, teraz absolutnie się spodziewałem, że to Wise będzie chciała mnie zaatakować. Skakuj do miasta, a propos. Tu nie jest wszystko wykupione, to czas naprawić. Bo pewnie zaraz będzie nie chciał atakować. Gdy dziś rano zaraz po śniadaniu przybył młody centaur z wiadomości od Gelu. Gdy podziękowali dziennemu zwiadowcy, centaur odkusował do swojego pana. Sam zaś otwierasz list i czytasz. Mój panie, małżonku mojej królowej, wysyłam do ciebie Chrisley, aby przedstawić nasze sytuację. Nasze działanie partyzanckie przebiegało pomyślnie, zadaliśmy już kilka poważnych setni przyjacielowi. Z pana wbierałem siłę wroga, choć wielu moich ludzi okupiło to życiem. Zaczynam formować nowe oddziały od naszych sprzymierzeńców i przekonałem się, że są bardzo efektywni w walce. Są twardzi i skuteczni, możesz im zaufać, są lojalni i zwołują się do walki. Niech fortuna zawsze ci służy, mój panie. Niech światło zawsze opomija twoją drogę. Gelu, kapitan Gwardii Leśnej. Gelu po swojej stronie też sobie radzi, to dla nas najważniejsze. Gdzie oni jeszcze mogą być, jeżeli nie chcą mnie atakować? Tutaj może? Zaraz się okaże gdzieś na tym... Na... wyspie jakieś małe miasto. Byłbym niepocieszony. Ej, do mnie tutaj atakować chyba. Tak to przynajmniej wygląda. Więc co najwyżej mogę się zastanawiać, czy zdążę jeszcze jakieś te... Zdążę jeszcze jakieś artefakty poznajdować. Albo budynki do statów. No to też nie wygląda. Miasta chyba już nie ma, jeżeli tam idzie. Trzeba będzie tak stać. Tutaj teraz chyba nic nie robić. Jest mi to kind of na rękę, jeżeli nie ma już miast. Ale tylko kind of. Ogólnie mam wrażenie, że to jest kampania, w której dużo bardziej się opłaca po prostu ich atakować na samym początku. Przez to, jak dużo liczby oddziałów zaczynamy. Co ty planujesz? Aszu. Oj, dał pobić, żeby nie było. Raczej nie będzie to stanowiło wielkiego problemu, jak tak patrzę. Ale nie uciekła, więc to jest dość duży pozytyw. Bo ucieczka mogłaby wskazywać na to, że jeszcze gdzieś miasto istnieje. Nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo nie podoba mi się to, co widzę. Roland, wsiadaj tu. Bo po ich stronie mam wrażenie, że wyjdziemy tyle, ile się dało. Chyba rzeczywiście muszę popłynąć gdzieś. Bo celem to jest pokonać armię demonów, tak? To nie jest tak, że muszę ten...
że muszę cokolwiek jeszcze zrobić. Yep, jest to inferno. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Nie wiem, co myślę o tym, że to miasto jest puste. Parę diabłów. Zaatakują mnie, czy będą czekać na zewnątrz? Atakują. Łódeczka. Yep. Oh boy, teraz to dopiero będzie prawdziwe raszowanie. Galo musi pokonać wszystkie armie Fallout znajdujące się w tym regionie, a co częściej drogi ucieczki. Bez niego zdanie jest deportowane do końca. Galo może osiągnąć 24 poziom, a jego umiejętności do końca jej doświadczenia przejdą do następnego scenariusza. Wziąłbym sobie strzałki dla Becky. Ja tylko jedną rzecz szybko ogarnę. To było... To chyba... W czasie wojny docierające do nas informacje są zwykle skąpe i niedokładne. Właśnie mi powiedziano, że siły żywiołów, które spotkaliśmy, przyłączyły się do królowej Katarzyny, by wspólnie walczyć przeciw królowi Lucyferowi Kriganowi. Dostałem rozkazy, by udać się w głąb Eofolu, daleko poza główne siły Krigan, które Katarzyna zatrzymała na granicy. Tam mam odciąć im wszelkie drogi ucieczki. Modlę się, by to nie była pułapka. A tam pułapka, nie pułapka. To my idziemy zostawić im pułapki. Wiadomość, którą otrzymałeś ostatnio na tym brzmi następująco. Gelu, świetnie spisywałeś się do tej pory, prowadząc walkę partyzancką, jednak przyszła pora, by uderzyć na stolicę Krilla i skończyć tę wojnę raz na zawsze. Ja wraz z mężem uderzę z południa i liczymy na to, że przejdziesz Avli i dotkniesz Krigan drogę ucieczki. Nie ma zamiaru męczyć wojsk kręceniem się po ziemiach Herfolu w poszukiwaniu króla Sfera. Nie możemy dopuścić burzu o strzał Armagedonu, ani teraz, ani nigdy. Nie zawiedź mnie, mój wierny Gelu, stawka jest zbyt wysoka. Okej, okay, dostajemy Eldamona od Żywiołaków Ziemi. Dostajemy Sierlot Magiczny. I swear to fucking god. I dostajemy Galus z 10 strzelcami. Nieważne. O mój Boże, nie jesteś miato. Aaaa, shit. Ale jestem bardzo prosty sposób, jak naprawić problemy z tym, że nie jesteś. Muszę sprawdzić. To kosztuje mnie 5200. Doskonale. Mogę iść wygrywać misję, I guess. Znaczy, ja się śmieję, że mogę iść wygrywać misję, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że jeżeli tylko pojawią się te... Jeżeli tylko pojawią się jakieś... diabły, to mam przejebane. Ogrzejmy twoje kości, krzycz przywódca. Kości, kości, zawodzili jeszcze chowańców swojego pecu. Zapadły odważni wojownicy. Zaprawdę byli odważni. Czas przeszły. Mnóstwo magogów się nie boję. Tutaj armii nie mamy. Gildię magów to jeszcze go mamy. Ale nie możemy ulepszyć się swoich jednostek. Dużo portali. Mamy ratusze, więc powinniśmy mieć normalny przychód. Przybyły na Gefejeździec przewiózł list od królowej Katarzyny. Nie ukrywając pośpiechu, posłanie zostawia list, nie strzedając nawet ze skrzydła tej bestii. Wiadomość, którą przeczytałeś po złamaniu pieczęci, jest najmniej szokująca. Gelu, mój wierny sługo, przypomnijcie, że szlachta Erati jest coraz mniej przychylna tej wojnie. Odmawiają mi wsparcia i pieniędzy. Oddziały są wycofane, przybywają za później. Mówią mi, że ta wojna jest skończona. Ci krótkowzroczni głupcy nie rozumieją powagi sytuacji. Z tego powodu zdecydowałem w większym stopniu wykorzystać naszych nowych sprzymierzeńców. To jedyny sposób, aby wygrać tę wojnę. Mam plan, jak poradzić sobie coś tak, to ale to wymaga czasu. Powodzenia, wszyscy na ciebie liczymy. Katarzyna. No dobrze, czyli generalnie standardowe... że bardzo... pomaga nam szlachta. Nie jest to coś, do czego my jako Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni. If you know what I mean. Gdy ich zobaczysz w jakiś synów Erebusa, będziesz przejeżdżał na takich my Erebusi? Czy to persona? Tak.
Chyba stat, trochę many zeszło, ale to niewielka strata. Zastanawiam, bo sobie blisko nie dało ci, że nawet zaatakowałeś. No dobrze. Widzę cięciwe. Potencjalnie... Zastanawiam się, czy nie może być tak gdzieś... tego... złotego łuku. Takiego całego. Cześć, Shin, czy chce mi się liczyć na si 2-2? A masz coś lepszego do roboty? Podtrzymywanie napierającej fali uciekinierów i jednoczesne uszukanie wroga to nigdy nie było łatwym zadaniem. Podobnie jest i tym razem. Twoje oddziały przeszły kraj w poszukiwaniu tych, którzy uciekając chcą szukać los. Otrzymałeś się skarby napierać na klient z północy i tak też uczynisz. W tym właśnie celu wyznaczyłeś kilka drużyn, by obserwowały rzekę uchodźców i uszukiwały potencjalne cele. Od jednej drużyny otrzymałeś już wiadomość informującą o zatrzymaniu dożywotniego uchodźcy, aplikanta sędziowskiego Slina. Zgodnie z twoimi wskazaniami zostało natychmiast przesłane na przesłanie. Po kilku godzinach śledztwa Slin załamał się i zdać następującą informację. Ksenon napadł Marsza Armagedonu i wkrótce zamierza go użyć. Slin spełnia też osobnym pancerzu, który został... płatnerzu, który został nakłoniony do pomocy w wykuciu broni. Jednak nawet pod naciskiem Slin nie zdradził jego imienia. Uważasz jednak, że nie jest to teraz ważne. Najważniejsze, że ostrze napady istnieje i zostanie użyte przeciw naszemu światu. Teraz czeka cię trudniejsze zadanie, oszukać broń, by zniszczyć ją. Slin w Kaidanie zostanie odprowadzony do Stedwy, gdzie będzie czekać na uczciwy proces. Słoni tymi swoimi słowami, jak mi dzisiaj odpowiedział. No i to jest w miarę oczywista odpowiedź. Więc... chyba nie jest to nic specjalnie dziwnego. I tak pożył cię wielce pograć na wiary, bo sam skosztuję cię piersi. Doskonale. Znowu mam wrażenie, że jest to misja, gdzie bardziej by mi się opłacało iść tym samym początku mam, ale nie aż tak jak wcześniej. Ej, tłumaczę, daj wanna, daj to brzmi jak przeciętny sewik, jak się spotkamy. Nie podoba, że się więc zginiesz? No dobrze. Zobaczymy, kto zginie. Ale że umarł. Po prostu śmierć taka mnie czekała, że o jedno. Wiem, że kontynuujesz, tylko tak wcale. Po prostu tak mi się skojarzyło. Widziałem gdzieś bohatera. Tutaj. Silny jest. Nie ma diabłów. Więc wszystko jest ok. Będą ostatnie słowa, wiem. Elfów, które teraz będą strzelcami. Wait a minute. Nie dało się tutaj zabić ten? Z tego łuku? Z tych artefaktów? Czy ja o czymś nie pamiętam? Czy to jeszcze czegoś wymagało? Czy ja tego w ogóle nosić nie mogłem? Można było. Okej, okay, czyli po prostu źle pamiętałem. This is fine. Dawać mniej więcej. Elfów. Znaczy już strzelców. I chciałbym drzewce, żeby mieć coś, co będzie mi tankowało potencjalnie. No i dobra. Jestem chyba prawie gotowy, żeby zasuwać na spotkanie z diabełami. Mnóstwo gogów, to jest do zrobienia. Ulepszymy sobie to. Wiem, że mam taktykę UT. O Jezu, to jest ich aż 12? Czemu mi się wydawało, że ten... że na piątym tierze jest 9 jednostek. Nie, Bifat, bo to nie są piąte. Nie, to są piątotierowe jednostki. Coś nie dziwne? Nie będę kwestionował, ale jest to dziwne. Otrzymałeś wiadomość za pośrednictwem dziwnego posłańca ciała przyszpionego włącznie do drzewa. Służba powiedziała ci szczegóły dostarczając list do twych rąk. Zdragasz się na myśl o okrucieństwie dawcy tego listu. Do Gelu, Moldercy.
To moje jedyne ostrzeżenie. Chcę, żebyś wiedział, że zabiję ciebie i wszystkich, których kochasz, aby wdzięczyć się za to, co ty zabiłeś mojej rodzinie. To będzie rewanż za zabicie mojej matki, ty potworze. Xeron, dowódca Synofer, bo sejdziesz się od Szalmagedonu. Zmieszany pośpiesznie próbujesz sobie przypomnieć swoje ostatnie ofiary, ale nie przypomniesz sobie żadnej kobiety. Jakieś 2 tygodnie temu zabijaj spada Sukuba, który próbował wysłać twoją duszę. Jednak nawet nie podejrzewałeś, że to mogła być czyjaś matka. Uff. Drzwi sprzężenia, synowie Bersa będą świętować przed swoim skwerem, ruchle. Śpiewam. No i to wygląda jak łatwa wygana w moją stronę. Ja sam nie mógłbym tylko strzelać i wygrać. Nie jest infinite. Twoje trzewia do banesze, że uciekaj, to twoja jedyna szansa przeżycia. Szczałka! Jak już mówiłem, szczałka! Czy wy chcecie mi powiedzieć, że to jest drugi złoty łuk? Czy ja mogę mieć 2 złote łuki? Nie, to nie jest ten. To nie jest ten sam efekt, jeden. To jest łuk strzelca, a tamten to jest złoty łuk. Nieważne, nieważne, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem, nic nie było. Są wiele busów. Ciągając się po żołcie żywcem. No dobrze. Więcej. A nie, kroku dalej do boku, jeśli nas nie usłuchasz, pochłoną cię oczyszczające płomienie. Tak? Opowiedzcie mi o tym. Mam Pegazy? Nie mam Pegazów. A mam za to strzelców. A jeżeli mam strzelców, to czas z nich skorzystać. Chciałbym też powoli zacząć korzystać z ulepszania budynków. Ach. Tak, nimf nie zaszkodzi, magogi mogę pobić. Tyle też trochę mocy magii. Czy ja tu coś jeszcze mam? Tak na pierwszy rzut oka, niekoniecznie. Chciałbym ulepszyć sobie ołtarz wody, ale nie rtęci. A tu jest laboratorium. Ale nie mam też zasobów chwilowo, żeby to jakoś specjalnie ulepszać, więc na razie się trzyma chyba po prostu. Skoczę sobie po plus 1. I dobra, wydaje mi się, że teraz już po prostu zaczekam do końca tygodnia. Z tymi bohaterami, którzy są z tego, z kompleksu. Wszędzie jest tylko ci synowie Erebusa. Ja nie wiem. Dobra, biegnij tam. Ty czekasz na miesiąc, znaczy na tydzień. Chciałbym tam ołtarz wody przeklęty. No dobrze. Wezmę sobie przy okazji, żeby jak je ogarnę. Teoretycznie jest to bohater, żeby jak udzielić, więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Dobra, ile mam zasobów? Mało. Okej, co mogę to zrobić chyba tak. Zaczekam jeszcze jedną turę po prostu. Wezmę sobie w tak zwanym międzyczasie zgarnę tamte żywiołki wody. My powinniśmy synowie Rebusa nie pozwolić ci przejść. Stań do walki i zgin lub pod kulą ogon pod siebie uciekaj. Nie prosimy o litość, sami jej nie mamy. No dobrze, to to litość. Nie znam, plus 1 do mocy magii, bardzo mech. Przed tobą rozciąga się pole bitwy, które stało się cmentarzem do kilkudziesięciu wojowników obu stron. Posoka martwych demonów wypełnia poranne powietrze z osy modelem zła. Natomiast obecność ciał niziołków potwierdza pogłoski, iż mali ludzie postanowili walczyć o swoją ziemię. Zgoryczony widokiem martwych niziołków oddała się szybko do świadectwa swojej kolejnej rybackiej podłości. Twoi ludzie nie mają tyle szczęścia, nie wszyscy dosiadają tak żywych wieszowców, a więc ich wędrówka przez ten żyć przebiega znacznie wolniej. Wielu musi opóźnić żołądki, oddając należny hołd wszechogarniającemu to miejsce do robi śmierci i zła. Eju. Weź tu wróć i w następnej turze zgarniam ten, zgarniam ołtarz wody i idę dalej.
to mogę. Nie mogę ołtarza magii, bo nie będę miał. Dlatego nie będę miał rtęci. Ale że draków przygarnę. Czy ja mogę tutaj po prostu przechodzić? Mogę. Naiwnie się łudzę, że moja obecna armia jest wystarczająca, przy czym podkreślam, jest to dość naiwne łudzenie się. Zobaczymy, czy tak jest w istocie. Ty spróbujesz prawo pójść, ty nie masz kasy na armię. On chce się bić. On może chcieć się bić chyba, jak to patrzę. Ale zaraz zobaczymy. Jak będzie mnie blindował, to na pewno. Heal. Blep. 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 Przypominam, że to mnie dodatkowo, by the way. Ja nie będę kwestionował decyzji podejmowanych przez AI w dniu dzisiejszym. Nie powinienem tego robić, przynajmniej. Moi strzelcy, nie. Jest to jedna z moich większych słabości, jatkowanie zamków jako galu. Bo zwłaszcza w takich misjach jak ta, gdzie nie mam za bardzo dostępu do jakichś sensownych... Inaczej, nie mam dostępu do większej ilości strzelców. O, może w ten sposób. Jestem bardzo potężnie ograniczony pod tym względem. Grupa demonów staje się przed czymś ciekać, albo ty zostaje wysłanie na śmierć. Zażyło na zbieraninę. Nie będą żadną przykład dla twoich wojsk. No nie powiem, jeżeli to jest taka grupa. To aż mi ich żal. Nie ulepszyłem żywiaków. Aaaa, fuck. This is fine. El demon zwiększa swoje morale. Ordagogów, której nie mam po co ruszać. Tutaj też generalnie nie ma za bardzo po co iść chyba. Mogę iść po złoto, I guess. Tego mi bardzo brakuje ostatnimi czasy. Ale poza tym to nie jest zbyt. Pocięta mocy, moc magii zawsze w cenie. Prawda, gdzie oni mają kolejne miasta? Jeden z swoich najbardziej zaufanych zwiadowców doniósł, że jego drużyna wyciera z wczorajszego patrolu wokół Murtanis. Widzieli tę grupę demonów, która próbowała przekazać się do Avli, lecz nim zdążyli rzucić się do ataku, pojawiała się horda małych czołgopodobnych wojowników, dzierżących proce i krótkie miecze. Chociaż grupa małych ludzi nie była zbyt liczna, demony nie miały żadnych szans. Udało im się spada zabić kilku napastników, ale to nie wystarczyło, by łódź nieszklęski. Gdy wszystkie demony zginęły, mali ludzie błyskawicznie zniknęli w dobrze ukrytych podziemnych korytarzach. Jego drużyna z całkowicie zaskoczeni szybkością i zaciekłością ataku udaje się na opuszczone pole bitwy. Okazało się, iż mali ludzie byli niedziałkami. Te pole przyjęło się uważać, że wszystkie niedziałki zamieszkujące Elfo zostały zabite, a najwyraźniej nie była to prawda. Interesujące. Cześć, woj. Kopę lat. Dobre pytanie. A mogę ją zabić, żeby mi nie uciekała. Zastanawiałem się właśnie, czy będę mógł, czy niekoniecznie. Tutaj nie mam jak przejść nawet z tego, co widzę, więc muszę tak dookoła krążyć. Niestety. Tu jest na czerwono. Na czerwono klucznik odgradza z tego, co widzę, jakieś takie skupisko artefaktów, więc nie jestem pewien, czy chcę... jakoś bardzo się zagłębiać. Zbuduję sobie ołtarze magii, jeżeli mam na to zasoby. Galu, galu. Dostogo. O Boże, kartograf. No dobrze. Jak to wygląda? Tu jest jedno miasto, tu jest jedno miasto i tu jest... O Boże, dużo tych bohaterów. Ale to jest fajnie. Przynajmniej, pamiętaj, jak wiem, dokąd iść, to jest zauważalnie łatwiej.
Wydaje mi się, że ja tędy mogę przejść, jeżeli pokonam tego ogni. I to powinno mi wystarczyć. I ty podejdziesz tu. Kartograf to jest bardzo fajna rzecz. Żałuję, że go częściej nie ma na pach. Jakby domyślam się dlaczego, bo zdecydowanie można powiedzieć, że za bardzo ułatwia przechodzenie i w ogóle. Ale jest to bardzo wygodna rzecz jako tako. Czy ja to wygram? Powinienem to wygrać, hej? Następna, możecie podlecieć. Następna, podlećcie. Dobra. Różka mi się aż tak nie przejmuje. Naprawdę? Czuję się oszukałem trochę. Ja nie mam zaklęć. Bo myślę, że mam zaklęcia. Dobra. One nie latają. O mój Boże. Ale jestem w dupie. Jestem w dupie dużo bardziej niż myślałem, że jestem. Bo ja byłem pewien, że... że wyjaki ognie latają. Czemu, że wyjaki ognie nie latają? To wygląda jakby one latały. Tu jest przejście? Bo już nie jestem pewien nawet. Też może damę zniszczyć. Okej, teraz na pewno jest tam przejście. Doskonale. Weź zaczekaj, tak z ciekawości. A, czyli nie mogę. A, well. Przynajmniej fosem nic nie robi. Jeśli lat później, może w końcu trafię w tę damę. Plus jeden do mocy. Kupię księgę zaklęć, bo ewidentnie mi... Czemu bohater z jakimi statami nie ma księgi zaklęć? To mnie zastanawia. Dobra, czyli tak naprawdę jest to miasto, które zaraz zajmę. I jest ta cała watacha rzeczy, które tu są. Tutaj pewnie też jest zamek, co? Yep. Na szczęście jest prawie, że pusty. Znaczy, zaraz nie będzie i zdaję sobie z tego sprawę, ale... Oh well. Dobra, ty możesz być tam. Czy to miasto jest... Niestety nie jest puste. O. Ta koleżanka ma sobie inną balistykę. Szałka tu nie zadziała, tu zadziała. Nice. Chciałbym ich zabić, miałem możliwości. Wiem, że mam latajki, ale to chyba niestety tak nie zadziała. Myślałem, że może zdążę zanim ten, zanim dama się zamknie. Wiesz, ja zniszczyłem damę. Czy jestem jakiś dzisiaj upa? Coś tam tylko dzisiaj? Bup. Bup. Stoi na siebie się. Wait. Aż tak. Nice. A kolejne miasto zajęte. Czy ty nie masz mądrości mistrzowskiej? Masz. Czyli będę miał wszystkie zaklęcia tutejsze? Nice. To jeszcze tylko nie Galu się tu ogarnij. Wszystko jest ok. Zdaje się, czy ja na pewno chcę jako Galu odkrywać to miasto w sumie. Zastanawiam się też, czy nie ma jakiejś szybszej drogi tutaj, żeby przejść. Ten. No ewidentnie nie ma. Myślałem, że tu się da przejść jakoś. Tu się da, tu już się nie da, ok. To wiele wyjaśnia. No nie, wydaje mi się, że po prostu zaatakuje tego Galu niestety. Zbliżając się do miasta Jagos, masz okazję obserwować odarzający widok. Na przedpolu stoi las krzyży, a na nich przybite zwłoki. Szczególnie jeden robi przerażające wrażenie. Zwiany wiesz, długie białe włosy, siłę, brodę i wąsy. Wygląda jak czy on jakiś
dziwną poświatą, mimo że jest już martwy. Wielki patnerz Kazander spotkał swe przeznaczenie w tragicznych okolicznościach. Nie tylko został zabity, lecz zginął umęczony, jego ciało wystawione na publiczny widok przez strzelca i przerażenie innych. Na mile wyczuwasz zapach krwi, lecz jak się nie zrozumiałe sposób, to miejsce cię przyciągasz. A coś zrobić, by powstrzymać to szaleństwo? Ci, którzy popierają demona opieki rozwącego się Lucyferem, muszą zapłacić swoim życiem. Składasz sobie milczącą przysięgę, podążając dalszą drogę. Nie no, muszę to zaatakować. Zaboi mnie to w strzelcach, zdaję sobie z tego sprawę, ale trzeba. Przestań. Te jedynki mnie tak bolą, by the way. Lew macie stówkę. Lep, lep. No niestety. Jeszcze parę strzelców stracę. Wysunięte. This is fine. Trzasną magię wody. Nie jestem pewien, czy to jest to, czego w tej chwili najbardziej potrzebowałem, ale niech tam będzie. No i dobra, to już chyba będzie koniec tej misji tak naprawdę. Jak pobiję to, co tutaj zostało. A pobicie tego nie powinno stanowić wielkiego problemu. Na wszelki wypadek, bo nie wiem ile tamten drugi bohater ma armii, to po prostu ten. No po prostu się zajmę tym bez magii. Żeby nie spotkała mnie jakaś przedziwna niespodzianka. Typu, że on ma bardzo dużą armię, a ma relatywnie dużo względem tego, ile miał poprzedni bohater. Ale wciąż to jest fajne. Złota, nic strasznego. A, pojęte. Mogę ich przejść. Ale dobra, to będzie chyba ostatni bohater, więc nie jest to wielki problem. 270. No, wystarczyło. Nice. Serio z tym blindem? Oj, chyba nie żartuję z tym blindem i to jest najgorsze. Czerwony przegrywa. Łatwo. Czemu te wszystkie misje sprowadzają się do tego, że po prostu pójść i raszować? Oh baby! Katarzyna, Galu i Roland muszą pokonać demonicznego bohatera Xeona. Jeżeli jedno z nich nie, misja nie zostanie wypełniona. Mogą osiągnąć 36 poziom doświadczenia. Przyniosą daje zdobyte w tej misji zakręcia umiejętności i doświadczenie. 5 ognisek ptaków, miecz albo portal. O, to powie, że miecz będzie najlepszy. Powiem szczerze. Po zniszczeniu większej części sił Kriganów, książęta Erati wycofali swoje wojska, nie widząc powodów dalszego udziału w tej wojnie. Oni nic nie rozumieją. To jest krytyczny moment. By kontynuować wojnę, zrezygnowałam z korony Erati. Ja, Roland i siły żywiołów będziemy przeć na stolicę Eofolu. Ale między nami a demonicznym królem stoi bohater, Xeron. Krążą pogłoski, iż właśnie on dzierży ostrze Armagedonu. Musimy zwyciężyć dla dobra Erati i bezpieczeństwa całego świata. Przy okazji będę miał możliwość zobaczenia, czy ten... czy rzeczywiście Xeon ma takie staty, jak... miał u mnie. Wsparcie ze strony fiańskiej szlachty znacznie spadło w ciągu kilku ostatnich miesięcy wojny, które kosztowały już życie wielu ofiar i wiele złota. Jeśli jednak Proc mówił prawdę, to jest walka o przetrwanie. Jeśli wróg naprawdę został zdobyć ostrze Armagedon, nie wolno dopuścić, by król Lucyfer kontynuował streszone dzieło. Trzeba to skończyć tu i teraz. Wygląda to, że Fieńczycy, uważając wojnę za zakończoną, nie widzą potrzeby dalszego finansowania twojej kampanii. Niechęcona i przygnębiona ustanawiasz grę Morgana Kendala regentem. Jego podstawowym zadaniem będzie teraz znalezienie nowego władcy dla królestwa, które twój ojciec uczynił tak wielkim. Zostałem wybrać abdykację i sojusz z przybyszami pochodzącymi z żywiołów skierowany przeciwko królowi i hordom demonów.
A mówiąc napływające do oczu łzy, z stoickim spokojem przekazała się Batan swoją ojczyzną w rękę generała Kendala i doszłaś na spotkanie swojego przeznaczenia. A gdy było już po wszystkim, tej rąc zamierzaliście udać się do Enów, aby wreszcie spotkać się waszego syna Mikołaja. Elafia miała stanowić sama o sobie bez pomocy Enów. Jej przeznaczenie nie było już twoim przeznaczeniem. Ty miałeś czasową wojnę do wygrania. Świadkę należało uratować i mogę sobie pozwolić na pewne żele z powodu wyboru, do którego zostałeś zmuszona. Najbliższe dni będą bardzo męczące, przedzielanie się przez stronny teren i zmuszenie po nich przez panych nocach. Połączone siły twojej Rolandon i zmordowaniem szedają przez wypełnione dowinę Foluku Krilla stoi Krigan. Wieś o swojej wyprawie szybko biegła cały kraj, więc napotkasz po drodze zacięty opór. Choć obie strony walczą o zacięcie i brutalnie twój zmysł taktyczny, wytrwałość ten Rolanda dają wam przewagę nad wrogiem, który za to uparty pali do samej stolicy. Teraz, gdy kontrolujesz większą część Folu, wrotarze wyjałów pojawiają się wokół niczym czy po deszczu. Niestety nadeszła wiadomość, że ciąga największy wojownik Folu, Xeron, prowadząc sobą wszystkich synów Erebusa i Talną Gwardię Królewską. To gorsza, aż pies dążył i zjeżdżał w wielkim mierze niewyobrażalnej potędze. A nie sprawdziłeś twojej najgorszej obawy. Ostrza Magadon nie tylko istnieje, ale zbierz się do pola bitwy. Jeśli atak ma się powieść, trzeba pokonać Xerona i odzyskać ostrze. Zresztą nie będzie problemów. Po prostu weź i znajdź ostrza Magadonu, I guess. Ona nie jest na czas, prawda? Nie widzę, żeby była na czas. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych misji, gdzie niestety będę zmuszony do bardzo intensywnego używania miast. Bo z tego co kojarzę, kolega Xeron ma zauważalnie silną armię i zaszywanie tej misji może nie wchodzić w grę. Trzeba coś się do mnie dołączyć. Dużo strzelców. Wydaje mi się, że takie odłożenie będzie najcenniejsze. Poza tym Galu raczej nie potrzebuje więcej armii. Więcej strzelców widzę, że jest. Holda Ogarów, które są do ostrzenia. I to Galu ma miecz, to jest najważniejsze. Dobra, pozbądź się pikinierów, pozbądź się... Nie, pozbyłem się łuczników, I guess. Czy jest coś do ulepszenia, co by się przydało ulepszyć? Żeby jaki strzelające? I w sumie te też, jak już mam. I w sumie te też. Dobra. Trzeba ogarniać wszystko wokół, co jest. Kojarzę generalnie, że ta misja sprawia mi sporo problemów, więc zobaczę, jak mi to teraz... Tak. Jak mi to teraz wyjdzie, I guess. Bo trochę się jej boję. Tak z pamięci. Możliwe, że przesadnie źle pamiętam, ale... Wiem, że na pewno... Z pamięci na pewno, żeby nie było. Że nie jest to misja, którą da się po prostu bardzo szybko zrobić. To trzeba bardziej na spokojnie i na czas. Ale to zobaczymy. Wydaje mi się, że z moich bohaterów najbardziej Galu, jeżeli już to mógłby zasuwać i atakować od samego początku. Ale to zobaczymy teraz. O, bohater. Do twojego obozu przybył posłaniec z północy. Nosi oznaki leśnej straży. Przywiózł list do ciebie. Odpowiadasz go z kinieniem ręki, otwierasz dwoje i czytasz wiadomość. Po krótkiej chwili wysyłasz posłaniec z wiadomości do Rolanda. Mam przekazać, że na rozkaz generała Kendala dołączy do was Galu. Elafia wciąż pija waszą walkę, chociaż w ograniczonym stopniu. Masz poczucie, że wygracie tę wojnę, tym bardziej teraz, gdy Galu jego siły idą wam na pomoc. To dziś w zakamarkach twojego umysłu nieustannie kołaczy się niepokojącami, że walka z Xeronem nie będzie łatwa. Zagrożenie nie minęło, być może dopiero teraz nastąpi punkt zwrotny tych zmagań. Konfrontacji nie da się już uniknąć, trzeba wyrzeć ostrze z zwierzących i pulgawych rąk demona, nieważne jakim kosztem. To jest Solema, który ma... nie jakiś bardzo dużo. Fuck off! Rekrutowanie jednostek. Czekajcie. Tak to... Nie tak, tak. Okej, tam jest. O, tak chciałem. Idę to atakować.
Moje, wydaje mi się, że Gelu akurat może. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na... Gdzie jest slow? No, oni by mogli do mnie dolecieć chyba. Dap. Oj, tak, tak, magazyn mi zawsze. Hello. Co? Olipka, kocham. Heroesy czasem. Watacha gogów. Duża. Też może blinda rzucić. Gdzie był blind? To jest blindzik. To ja właśnie zrobiłem. Jezu! Chciałbym przestać być upo. Muszę czasem się zastanowić nad tym, co robię. Jesus. Oszczepię przeciwnika tylko po to, żeby go od razu obudzić. Co kierowało tak wspaniałym pomysłem? To mnie zastanawia. Horda magogów. Jest tu miasto do zajęcia. Zastanawiam się, czy nie mogę zająć im wszystkich takich łatwiejszych miast na początku. Po prostu. Bo wydaje mi się, że oni mają jedno miasto takie, które jest bardzo potężnie chronione i nie da się z nimi nic sensownego zrobić szybko. I jak się je zostawi, to powinno być w miarę okej. W sensie, że będziemy mieli czas na takie bezpieczne, spokojne ogarnianie. O, w ten sposób może. Czemu ja podestraciłem? O mój Boże. Spodziewałem się, że stracasz Feniksa od tego. Jakby kojarzył, że Feniksy nie są jakoś bardzo silną jednostką na swoim tierze, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Zresztą się bać. Oto co tu widzę. Chociaż z drugiej strony większość tej armii to tak naprawdę te i wtedy, więc może nie powinienem się aż tak martwić. Oczywiście. Cześć. Ja te czarty teraz strzelę. I będzie ok. Czekaj. Ty już raczej więcej nie zrobisz, więc to subi. Hmm, 160 HP, trochę dużo. Czy możesz przestać? Nice. Co gorsza, ta bohaterka nie miała absolutnie nic. Będę sobie ich frytek, czemu nie? Szybka jednostka zawsze cenię. Może parę demonów też. Zostanę dla manny. Żeby jaki mogę przygarnąć. Gogi zabić. Albo jej nie zabić jeszcze. Mogę, czy ja dobrze pamiętam, że tutaj maksymalny poziom to jest 36? Tak się tego boję, nie będę kłamał.
Chciałbym mieć trochę większą widoczność niż mam obecnie. W sensie co mam na myśli przez widoczność, że widzieć więcej na mapie niż widzę obecnie, o w ten sposób. Czy tam wezmę, wynajmę tu jednego bohatera? Żeby skakał mi po strzelców. Podstawowa taktyka to nie do końca jest coś, na czym mi zależało, nie będę kłamał. Wataha gogów, gogi chcą się dołączyć, na. Po prostu bym je zabił. Casing point. Przemysła trochę się boję jakoś za daleko zasuwać. Bo moja armia nie jest w tej chwili aż na tyle duża, żeby odważnie się czuł, powiem szczerze. Jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli nie będę atakował od samego początku, to oni mnie to skillują. To jest mój odwieczny problem. Czekaj. Jak już tu jestem. Tak sobie zdałem sprawę, że fajnie by było mieć dodatkowy przyrost siódmotyjowej jednostki. Skocz tu po strzelcu, skocz po laboratorium. Chyba na razie wsią. Znaczy wiesz, mogę zamek dobudować w tym mieście, który nie ma. O. Czwarty dzień, na razie wszystko wygląda ok. Mistrzowski taktyka. To jest jakiś silny garnizon, silny garnizon. I nie jestem pewien, co za nim się kryje. Ciekawi mnie w sumie, ile raz będę resetował tę misję. Bo nie spodziewałem się, żeby wyszło mi to bez resetów. Zwłaszcza patrząc na to, jak mam bójcze tendencje do zapierdziania w środek przeciwnych terytoriów mam. To jest Ignacy tylko, więc whatever. Dodatku jest kompletnie z drugiej strony. A w ciekawości. Serum wydaje się, że ma niższe staty niż miał, jako miałem, bo mi się wydaje, że jak ja go miałem, to miał 30 parę w statach. Nice. Dobra. Trzeba się trochę popozbywać rzeczy. Niestety zdaję sobie też jednocześnie sprawę z tego, że... O mój Boże, no i będą chcieli to przedłużać pewnie. Lekko frustrujące, ale nic na to nie poradzę. A nie ma strzelania, bierze, I guess. Tep. Hmm, 33-133 w Gogi, ma większą szansę. Nice. Nice. Szybko się obeszło. Czy ja może coś jeszcze tu ogarnąć? Wezmę ptaki i wyrekrutuję. Ale nic więcej w tym tygodniu chyba już nie ogarnę. Mógłbym potencjalnie zamienić siarkę na rudę, żeby pobudować wirę ognia w miastach. I tutaj jeszcze zabić tak,
drugi wielarnia. I teraz każde moje miasto ma przyrost Feniksów, co jest dużym plusem. Okej, okay, czyli kolega będzie po prostu siedział w tym. Ale kolega będzie po prostu w garnizonie siedział. Moje ulubione. Znaczy w sanktuarium, nie w garnizonie. Uwielbiam, kiedy jej to robi. Z drugiej strony, jeżeli siedzi w sanktuarium, to efektywnie nie może ten, nie może mi miasta zająć. To jest duży plus. Okej. Okay. To mi daje trochę większy widok na sytuację. Tamtą prawą część mam bardzo mało odwiedzoną i nie wiem, czy nie chcę się nią zająć potencjalnie w miarę szybko. Nie wszędzie są zamki. Tu nie ma zamku. O mój Boże. Czas naprawić. Zamek. Okej. Okay. Wszędzie mam maksymalny przyrost. Więc jestem ekonomicznie w miarę ustawiony. Ta, tutaj kolega oczywiście będzie zasuwał. Nie wiem, co ma na myśli, ale... Wait a minute. A, on z takim rodzinem, okej. Okay. O Jezu, on ma obsahy obu tych gogów. Znaczy ma gogów. Nie myślałem, że będzie ich aż tyle. Not gonna lie. Zresztą nie jest taki specjalnie silny, żeby nie było, ale... Pamiętaj, mam więcej jednostek niż myślałem, że będzie miał to na pewno. Tylko uciek, nice. Ja się mogę cofnąć po swoje własne jednostki teraz. A tu się właśnie spodziewałem, że jedno miasto będzie. Czy ja dam radę je zająć? Powinienem? A nie, nie dam rady. Jak patrzę na staty, to mogę nie dać rady. Spróbować mogę, ale się nie nastawiam, o tak powiem. Faj. Ulala. Ten chain lightning nie był rzeczą, której się spodziewałem, to na pewno. Ja raczej tego nie wygrywam? Aczkolwiek... Nie, nie widzę tego. Ja bym mógł to wygrać, gdybym się bronił. Ja jako atakujący raczej nie mam szans tego wygrać. Ta, nie widzę tego. Kompletnie tego nie widzę. Okej. Okay. Przynajmniej wiem, żeby tam nie iść tym. Żeby nie iść tam Rolandem. A propos. Jak już mówiłem, jako obrońca mam szansę to wygrać. I planuję się przekonać o tym, czy plotę głupoty, czy nie. Zwłaszcza jak dają mi 4 racy diabły. Które jednostki chce się pozbyć? Chyba tak, nie już wszystko. I dokupić jeszcze demony. Roland teraz będzie tam siedział. Tutaj mogę jeszcze raz z tym kolegą się pobić. Wszystkie Feniksy jeszcze żyją. Podkreślenie słowa jeszcze. Jep, dopociek. No dobra. To tak, Kaśka wraca po armię. Gelu nie ma po co wracać za bardzo.
mam wrażenie. Jedyne co bym myśleć z Galu, to czy opłaca mi się tutaj już teraz iść? Na zasadzie mogę spróbować, ale nie wierzę w powodzenie tego. Na, wstrzymam się na razie. A tylko jak nie tu, to gdzie? Mogę to spróbować. A ty chcesz parę elfów wyrekrutować. Kolejny budynek do przyrostu. Tak? Tutaj jest jeszcze jeden garnizon, z którym na razie nic nie zrobię. Ale this is fine. Ale gdzie jest? A, to jest ten bohater, który ten, który był za silny dla mnie. Już pamiętam, już wszystko pamiętam. Tu nic nie zrobię, mogę co najwyżej Holda ubić. Ach, łatwo. Kaśka wraca po armię. I to najlepiej po ulepszoną armię. Tylko nie ulepszę sobie Feniksów. Ulala. Cierpię na niedobór pieniędzy. I to bardzo potężny niedobór pieniędzy, z tego co widzę. Nie podoba mi się to. Czyli to jednak chcesz mnie atakować? Ha. O mój Boże! Czuję się oszkany. One ze slowem są w stanie aż tak daleko przejść? Jesus. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Chyba. Coś muszę zacząć bić. Mogę jednak diabła zabić? Lep. A propos tego diabła już nie zabiję. Mogę za to nie tak zabić. Lightning. 53-70 więcej nie zabije. To jest bardzo unlucky. Czekaj. I fryta jednego zabija. Tutaj jest szansa, że zabiję opa chyba? Chyba nie było szansy, nieważne. Tutaj jest bardzo duża szansa, że zabiję, nice. Nie, teraz to wygrywam raczej. Ciężko mi sobie wyobrazić świat, kiedy ja tego nie wygrywam. To jednocześnie mam wrażenie, że obecnie... Ha, Gemaniem, Roder. Nie no, mogę też iść. Bo zastanawiałem się, czy nie muszę stamtąd iść, żeby ten... Że potencjalnie jakiś kolejny bohater nie przetnie spóźnieni w pierdolu, ale wydaje mi się, że jestem bezpieczny. Podkreślenie słowa wydaje mi się w tym wypadku. Dobra.
To mówię, wydaje mi się, że tutaj te wszystkie miasta, miasteczka są ogarnięte. I wydaje mi się, że zostało tylko to jedno, które jest pilnowane przez Exerona, którego nie jestem pewien, czy jestem w stanie obecnie pobić. Jakby mogę spróbować, ale nie nastawiam się za bardzo. Cześć, Cedric. W komnacie, w której obraduje swoim dorodcami, pojawia się jakiś cień. Po chwili cień zaczyna kształtować jeszcze kształtną postać, ulotną niczym wiatr. Jego głos, przypominając trzask piona i huk grzmotu, wypełnia salę, bez skupiając na sobie uwagę wszystkich obecnych. Reprezentuje władcę żywiołu z wielkich wzorów. Przychodzę do was, by przekazać ostrzeżenie. Ostrze Armagedon wkrótce obróci ten świat w proch. Jeśli nad nim nie zapanujemy, zniszczając wszystkich. Nie grajcie z Xeonem, jest przebiegły i bezlitosny. Strzeżcie się jego potęgi, miejcie na uwadze za jego moc. Przekazawszy nam to ostrzeżenie, postać zaczęła się odmywać po wyciele do swych władców. Wszyscy świadkowie tego zdarzenia zamarli zdarzenie, to nie wymówili słowa, przerażeni straszną wizją. Odchrząkujesz, by zwrócić na siebie ich uwagę. Moi przyjaciele i współtowarzysze, oto dowód, że władcy wyżywiołów chcą służyć nam pomocą i działają dla dobra naszego świata. Musimy poważnie potraktować to ostrzeżenie i przyjęcie Ostrza Armagedonu. Gdy będziemy mieć kontrolę nad tą bronią, utrzymamy w rękach naszych wrogów. Jeśli zdołamy oszukać pokonanie strony, przyjmiemy kontrolę nad całym, na tym naszym narzędziem zniszczenia. Nie będzie mógł wykorzystać całego jego potęga. Teraz weźmy do pracy, by ułożyć plankę, pozwoli nam powstrzymać tego szaleńca. To brzmi jak bardzo dobry plan. Ona ma to, por favor. Nie kuźnia, tylko karczma. Właśnie ta część mnie niepokoi, że on tam ma diabły. Że mimo wszystko on ma tam diabły. I ten przyrost jednocześnie będzie mu rósł z każdym tygodniem. Przez co boję się go. To jest tak, że ja się boję go atakować, ale jednocześnie boję się, że jeżeli go nie zaatakuję. Że jeżeli go nie zaatakuję szybko, to przegram przez to, że jego straty będą za silne. Więc i tak źle, i tak niedobrze bym powiedział. No bo teraz wydaje mi się, że tak naprawdę jedyne co to już ten. To już zostało mi miasto Xeona. A skoro już o tym mowa, to czy ja nie mogę w takim razie po prostu wyjść tym? Moim przyjacielem Rolandem i pozwiedzać. Na przykład skarnąć kopalnię złota. Widziałem bohatera, nie podoba mi się to. Ruch bohatera źle świadczy o tym, co się tu może dziać. One żyją. Dobra, na razie złoto. Więcej złoto. Chciałbym to zgarnąć, miałem możliwości w miarę szybko. Przecież nie wiem, czy będzie mi to dane. Aha. Girl. Byrko. Przyjaciółko moja. Porozmawia. Nie za dużo was tu. Czy jest to coś, co może im bardzo przeszkadzać? Tak. Rzućmy słowa. Strzelcy są szybsi, right? No dobrze. Kocham strzelców. Nie wiem, co wspominałem. Strzelcy to tak zwana zdrowa i zbalansowana jednostka, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości. Zbalansowana magia ziemi. Cześć, Pyrko. Ma mało manę, więc nie strzeli mi niczym niepokojącym.
Przej się, że rok uciek. Oh well. Tutaj jest taki sam garnizon jak wcześniej, z tym nic nie zrobimy. No dobrze. I tu jest dość silne miasto. Wiecie co? Jolo. Pożałuję tego, zdaję sobie z tego sprawę. 7, 8, 9. Bo trzeba co mało 9, right? Tak. Dróg uciekł. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy on może rzucać Armageddon w tej walce. Rozumiem. Przyjąłem aluzję w tym momencie. Wniosek jest prosty, że muszę wybrać oddziały z tego. Z wszystkich miast i dopiero wtedy mogę myśleć o atakowaniu. Przy czym wydaje mi się, nie jest to nic pewnego, ale wydaje mi się, że on jest tak zaprogramowany, żeby nie wychodził z miasta. Więc mogę tylko tego się pozbyć. Żeby nie miał więcej diabełów. Aby się bardzo uprzeć, to ja bym mógł pewnie sobie diabłów narekrutować, jak patrzę na te wszystkie budynki do rekrutacji. Ej, spać na razie. Jedna rzecz, jestem praktycznie, że pewien, to że to Gelu będzie musiał się bić tam jako tako. To jeszcze nie jestem pewien, jak to zrobię. Bo Gelu wciąż ma u mnie najwyższe staty. Na pewno chcę skoczyć po te artefakty, które tu są. Zwłaszcza po tą kulę. Na kulę mi zależy najbardziej, bo dzięki niej będę mógł w dużej mierze zignorować Armageddon w tej walce. To jest, podejrzewam, że dość mocno kluczowe. Zastanawiam się, czy... Nie, nie będę prawo, bo zastanawiałem się, czy jeżeli ten... Jeżeli bym zlikwidował Armageddon, to czy mógłbym już teraz wygrać, ale nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać. Jaka część mnie ma ochotę powiedzieć, że tak, że mógłbym, ale nie jestem przekonany co do tego. Gelu, cześć Majkis. Domyślam się, co chcesz powiedzieć. Wiedziałem. Poczułem się zaskoczony w całych 0%. Jak się z tym czujesz? Garnek też się przydał, garnek był plus 6. Tak, bo to było plus 5, garnek jest plus 6. Nazywam to pieszczotliwie garnkiem, a ten? A to jest hełm boskich mocy, czy jakoś tak?
Garnek, czajnik. No jak zwał, tak zwał. W sumie wygląda trochę jak czajnik, teraz jak ten myślę. Chodzę będzie? Ten bohater będzie mnie dałem w owoc jeszcze. I zastanawiam się, czy nie mogę go wyegzekwować stąd, że się tak wyrażę. Żeby nie latał mi i nie zgarniał rzeczy niepotrzebnie. Dobra. Plus do ataku się przyda. Trochę więcej. Wydaje mi się, że przyda mi się dosłownie wszystko, co jest na tej mapie. Oddziały Rolanda stanęły w gotowości na przeciwpodwyższeniach, pod którym przechadza się sam król. Podniesienie morale stało się niezwykle ważne. Pięć wśród żołnierzy ciągle rośnie, miały już miejsce pierwsze sprzeczki. Obyło się bez ofiar, ale fakt pozostaje faktem. Trzeba szybko tej zajeby zmobilizować wojska. Przez całe miesiące niezmordowanie padliśmy naprzód, przemierzając sojowe pogrzebiska tej przeklętej ziemi. Znów nadszedł czas, by zaatakować. Luk jest w zasięgu ręki, mamy sposobność, by zadać miażdżący cios tym księżyczym oprawcom. Jak wszyscy wiecie, przed wielu lat byłem więźniem tych bestii, tak więc mam postawę, by powiedzieć, że nie możemy pozwolić tym demonom ani chwili dłużej egzystować w naszym świecie. I dlatego potrzebuję was, waszej siły i waszej odwagi. Musimy iść dalej, na Krilla i zlikwidować te bestie raz na zawsze, wysłać się z powrotem do piekła. Nie będzie ocalałych, nie będzie jeńców. Gwiaty tłum przyzwałem Overlanda. Sąc z podwyższenia król drży na całym ciele. Wściekły, że mięso w jego sercu znalazł wreszcie ujście, zasypając mrokiem zemsty jego niegdyś pogodne spojrzenie. To mrok, który znajmuje piętno, jakie odcisnęło się na jego duszy. Więzienie zbłąciło spokój jego ducha do tego stopnia, że nic tu zwycięstwa nie ukoi jego cierpienia. Kryganie muszą zapłacić za krzywdę, którą mu wyrządzili, nieważne ile to będzie kosztować samego Rolanda i jego nieśmiertelną duszę. No dobrze. I z pewnością zapłacą. Aha. Mnóstwo demonów. Feniksy to też jest równie ważliwe na magię ognia. Kusząca propozycja. Ja tu mogę przejść, okej. Okay. Ja się właśnie zastanawiałem, czy będę musiał dookoła adresować. Tędy nie przejdę, to już na pewno widzę. Ale mogę się tu usadowić, żeby Ignacy mi nie wychodził. Nie podoba mi się absolutnie, co kolega Ignacy próbuje tam robić. Kula blokowała spalę po prostu, right? Tak, nie pozwala w ogóle na używanie zaklęć na polu bitwy. Jest to coś, co jest mi bardzo na rękę obecnie. Ach, ty idziesz znowu po piecki. No dobrze, szybciej tu, jeszcze wróżki, okej, już widzę. A czy to jest coś, co mogę zgarnąć tak na pierwszy rzut oka? Ale nie, I guess. Kaśka, czy ja mam światowego krucznika? Chyba go zgadniałem, right? Z tymi artefaktami powinno być zauważalnie łatwiej na tego. A jak on ma jezu? Na Xenach? Dobra, gelu.
Jako, że kolega tu biega, to właśnie nie zajmij, co? Takie tam drobne, plus milion do statów. Co dalej, co dalej? Fajnie by było, żeby Kaśka przekazała trochę rzeczy. Czy ty mnie blokujesz tutaj, czy co innego mnie blokuje przed przejściem? Nie było miesiąca, więc coś musiało się dziwnego zadziać. A, bo ja przez to przechodziłem, okej. To wiele wyjaśnia. Kaśka, wracaj tam. Jakieś powróżki. Dobra, może wykonać tak skarbów. No i dobrze. Na wszelki wypadek. Nie, no nie, raczej nie będzie na tyle szybki, ale. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. A czy Xen może wchodzić z miasta? Me no gusta. Jakby to powiedział klasyk. Ignacy niech spierdziela. Jest to miejski portal. Ale ty nie aż pewnie. A no, postawą mam dość nic tylko. Jakby tak miał, przynajmniej zaawansowaną mądrość, to byłoby świetnie, bo mógłbym się tepać po miastach i zgarniać w ten sposób armię z każdego. Ale niestety mi to chyba chwilowo nie grozi. Chciałbym, żeby kolega Ignacy dał sobie spokój. Zwłaszcza, że muszę przez niego wykupywać armię Inferno, które są nie najlepsze, że się tak delikatnie wydarza. Jale. Zróbmy szybko walkę. Pojawił się niewielki wóz z zaopatrzeniem, patrzę na wiadomością mówiącą, że to dla przyjaciół. Czytałem sobie uśmiechnie wspomnienie stolicy i starego kompana. Przyda się. To na pewno. Czy możesz się odpowiedzieć od moich konfluksów? Wklejmy się, to wagę wykupiłem. Nieważne w którym, ważne, że... O Jezu, ale tu jest armii do wykupienia. Tu jest paskudnie dużo armii do wykupienia. I mnie nie będzie na nią stać zdecydowanie, pomimo tego, że mamy tak dużo miast. Dobra. O Boże, ja wykupienie nie z tego miasta? Chyba? Ja wykupienie nie z tego miasta? Oh my. To się źle skończy. Dobra, czyli tak, ty możesz spać, ty zajmij się tym. Tak. Jak już się tym zająłeś, to możesz więcej hajsu pozgarniać. Ty śpisz, ty... Po prostu. Weź to. Co ty kombinujesz, przyjacielu? Mogę powiedzieć, że to nie. Nie, to jakiś losowy bohater. Przez to już myślałem, że ten, że kolega Xen wychodzi stamtąd i byłem bardzo zaniepokojony. No dobrze, co my tu mamy? Ej, ja mam przecież kulkę. Kulkę, śmiechulkę. Do kulciek to zaskoczenie absolutnie nikogo. Raczej ulepszony temat w drugim mieście. Right.
pisz, ty. Tak, ogarnij. Tutaj szybko walkę się machnie. Jakie artefakty to są? Nic, co by im było bardzo potrzebne, to na pewno. Dobra. Trzeba mieć priorytetę. Kaśka, wyjdź na chwilę. Geru, wejdź na chwilę. O Boże, stać mnie na ulepszenie tych Feniksów. To dość interesujące. Nie było innych przedmiotów tych do statów? W sensie tych do wszystkich statów. Tak się zastanawiam, chyba że tu są, ale wątpię. Nie, to jest to tak. Dobra, spróbujemy z tym, co mam pójść na tego. Na. Serona i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Tylko chciałbym odpocząć jedną turę w mieście, bo trochę mało mam. Mam relatywnie niewiele punktów many względem tego, ile mógłbym ich mieć. Asy zawsze w cenie. Yes. A spada teraz nowy tydzień, ale niewiele mi on da raczej. Ładna sobie, żeby jakie magii w sumie też, to ja się będę. Galu, skocz tutaj po dodatkowe jednostki. Na chwilę mnie oczywiście nie jesteś, ale cicho. Chyba że. Jako, że to jest taki planowy ostatni atak, to chcę wykupić tyle, ile mogę w miarę możliwości. I z tym próbować zasuwać. Dobra. Bo nie było żadnego bliżej, chyba co? Nie, to będzie najbliższy. Chyba, że ten jest bliżej? Nie, tamten będzie bliżej. Zostaw mnie w spokoju, przyjacielu, kolego. No dobrze. Tu stoisz, ty tu zgadniesz. Podziwiam, że ja to bez straty robię tak naprawdę. Nie spodziewałbym się. Nie? Czy gdzieś jeszcze coś jest? Chyba nie. Alcza. Bardzo przydatne zakręcie w tym momencie. Wasza wysokość, paść skłonił się przed tobą. Przybył tu pewien człowiek, twierdzi, że jest przedstawicielem sił żywiołów. Ocalasz chłopca, by przyprowadził gościa. Paść wraca po chwili prawdą z tego człowieka ubranego w długą szatę. Twarz ma ukryto pod błękitnym kapturem. Srebrne, zdobiące brzegi ciemnym błękitnej szarym i goczył delikatnie odwracając uwagę od zakrytej twarzy przybysza. Pod kaptura widać jedynie ciemną, starannie ułożoną brodę oraz mocno zarysowaną żuchwę. Gość mówi cichym głosem, niemal szeptem z lekkim akcentem.
Bądź pozdrowiona, Katarzyno. I don't feel enough. Zwa się Tamar, wędrowiec. Jestem podróżnikiem pomiędzy wymiarami, poszukiwaczem wiedzy, opiekunem życia zasługującego na to, by je chronić. Jestem też wartość wielu powietrza. Przychodzę tu dzisiaj, aby podzielić się z tobą moją wizją. Gdy widzę, ujrzałem drogi, przyszłości, dobro i zło. Właśnie mi na skrzyżowanie tych dróg, Katarzyno, i wybrałeś drogę dobra. Ale teraz tego samego rozdarzę dali ci, który kochasz, którym ufasz. Muszę wybrać swoją drogę, lecz nie ma pewności, że wybiorą te same, które ty już podążasz. Jeszcze nie jest za późno, by wpłynąć na ich decyzję. Możesz prowadzić, by powrócili na drogę świata, by poruszyli im tą ścieżkę zła. Postępuj rozważnie, Katarzyno, gdyż jeśli nie pomożesz tym, który kochasz i dasz zaufanie, co znasz wiele goryczy. Oślepiająca błyskawica przecięła nos na niebo, a gdy odzyskałaś ostać widzenia, to mała wędrowca już nie było. Ostrzeżenie władzy wielu wstrząsnęło to, bo do głębi zmusiło do zastanowienia. Czy miał na myśli Rolanda? Ból i cierpienie mogły opanować jego duszę. Być może powinnaś, by przy nim pomóc pokonać poczucie krzywdy. Zaczynasz obawiać się, że żądza zemsty mogła całkowicie zaślepić jego duszę. Natychmiast wysyłasz list do Rolanda. Wyjazd posłańca przynosi pewną ulgę twojej zamiany duszy i pozwala zasnąć, choć nie zbyt mocno. Ja to wygrywam, prawda? Ja to wygrywam. Albo raczej koleżanka nawet nie chciała sprawdzić, czy ja to wygrywam. Dobra. Hej, chcę nam wyszedł z miasta. Chcesz o tym porozmawiać, chcę? Też może nie wracać do tego miasta? Nie spodziewamy się, żeby odpowiedź była twierdząca, ale... Chcę on to wyciął, prawda? Tak, chcę on tam wyciął. Wrok uciekł. Czemu wrok uciekł? Nie mam żadnego pojęcia. To wygląda wygrywalnie. Chcę się upewnić, czy mam kulę? Mam kulę. Mam dostawionych strzelców? Da się ich lepiej ustawić. No dobrze. Spróbujmy. Blap. Ale co, diabeł w ten sposób zabije z tego co widzę? Ale nic, ja mam ten. Ja mam kulę, nie mogę tutaj zakręć żadnych zakręć. Kwetwę? Nice. Nie jest żadna, ale nie poleciał. To bardzo miłe tego strony. Ojej, kolego, nie możesz Armagedonu rzucić. To za szkoda. Czujecie, jak mi przykro z tego powodu? Ajej. Ajej. Ajajaj. Udało się pokonać przeciwnika. Chcę nam donosić zwycięstwo. Essa. No dobrze. Gelo musi w ciągu 60 dni przybyć do Kira, stoi telefon, zatrzyma Armagedonu, później na osie szkolowi Josefowi przybędą warty po ziemi. Jeżeli Gelu, Roland lub Katarzyna zginął, wojna zostanie przegrana. No dobrze. Ostrze Armagedonu nie jest już zagrożeniem. Jednak król Lucifer Kreegan nadal zasiada na tronie Eofolu. Zgromadził wokół siebie niedobitki krigańskich klanów, zdecydowany bronić jego sprawy. Szpiedzy z Erati dali nam znać, że demoniczny król poprosił o pomoc panów podziemi z Nigonu. Nie możemy tego potwierdzić, lecz jeśli to prawda, nie wolno dopuścić, by Lucyfer otrzymał pomoc. Musimy pozbawić go tronu. Czasu jest mało, lecz teraz to my mamy ostrze Armagedonu. Chyba nadeszła chwila, aby Armagedon zawitał do samych piekieł. Yes. Sam został pokonany, lecz zdołał teleportować się, zanim go zabito. Mamy jednak ostrze, więc znaczy czas, by skończyć tę walkę. Hulala, jak patrzę na to miasto, to już czuję, że mnie pokurwi. Niedobitki krigańskich klanów postanowiły bronić się w Kira, stoi telefonu. Chociaż przetrzebiliśmy ich szeregi, wciąż są groźnym przeciwnikiem, a jeśli uzyskają pomoc, nasze zwycięstwo nie będzie przesądzone. Chyba doniesie nam, że król Lucyfer rozpaczy wysłał misję do szydowaców i wojowników Nigonu, by wzbogać ich o wsparcie. Nie ma sposobu, by dowiedzieć się, jak uda im odpowiedź, lecz należy obawiać się najgorszego. Armia Nigonu może pojawić się tutaj wcześniej za 60 dni. Musimy się spieszyć. Musimy uwiedzić królu Lucyfera, zanim przybędzie odsiecz.
Wystarczy pokonać swoich starych synów Erebus, a ksenon prawdopodobnie postanowił wysłać do końca u boku swego pana. Z pewnością ich pozycje są dobrze bronione, więc przeczki należy zgromadzić się na armię. Niech spełnienie nas świata i pobłogosławi naszej walce. Od naszego powodzenia zależy los całego świata. Obie dopisało nam szczęście. Man. Man! Teraz to ja jestem Armagedonem! A wiecie, co jest najgłupsze w tym wszystkim? Że absolutnie istnieje świat, w którym po prostu człowiek wpierdziela się na chama i próbuje kończyć tę misję. No, że my do partyzantów Tawina i dostaliśmy rozkaz, by do ciebie dołączyć. Tawin jest star, że pomagasz nam odzyskać naszą ojczyznę. Sure. Chciałbym, żeby dało się ulepszać niedziałki. Zdaję sobie sprawę, że byłoby to trochę zbyt silne, ale... O nie. Tylko niepotężne psy. Ja nawet nie potrzebuję aż tego Armagedonu, przynajmniej na chwilę obecną. I wiem, że z czasem będę, ale na chwilę obecną nie potrzebuję. Dużo niziołków, trochę strzelców. Muszę pozabijać trochę jednostek z miast, żeby ten... Żeby... O Boże, czy ja mam tak mało ratuszy? Żeby sensownie pozbierać wszystko, co jest wokół. No, bez skończyły się ratusze, I guess. Wiecie co? Jako, że jest tego jednak trochę dużo, to zastanawiam się poważnie nad... po wychodzeniu ze wszystkich miast. Zwłaszcza takich jak tutaj. Z ostatniego nie wyjdę, bo nie mam obecnie... Nie mam obecnie... kasy. Co wiesz to? Daj mu to. Galo idzie raszować jak pojebany. Jestem pewien, że nie skończy to ani trochę źle. Spoiler, skończy to tak źle, tylko może się skończyć. Ale dajcie mi wierzyć, że nie będzie aż tak źle. Ty masz za słaby oddział, żeby bić hordę demonów raczej. Nie podoba mi się to, że oni tu mają te... Że oni tu mają portale wyjścia. Bo spodziewam się, dokąd to może zmierzać, że się tak delikatnie wyrażę. A propos... Jeśli Roland lub Katarzyna zgi... I want to fucking die. Otoś totalnie widzowy. Proszę, wykup wszystko i nie umrzej. Nalegam. Kaśka wierzy w ciebie. Siódmy Kaśka się nie wyjebie, prawda? Jakbyś od Kaśka się nie wyjebie, inni z drugiej strony. Bardzo mi się nie podoba, że ten kolega tu jest. Bardzo mi się to nie podoba. Wstechnie śniadanie do Katarzyny dotarł Egonieca potem informujący, że patrolec wiodowczy zaskoczył rolnika podejrzewającego Kukrila. Znaleziono przy nim wiadomość do króla Lucifera. Sztajn i tu potwierdziłeś najgorsze obawy. Władcy Nigonu ponownie zjednoczyli się z demonami Efolu. Nigonu podziemny tunelami podnażył już potężna armia, która przybędzie tu za około 50 dni. Ktoś usunie? I guess... Kat-
Katarzyna jest przerażona tą wiadomością, lecz udaje się ukryć to przed podwładnymi. Musi być silna w tym najważniejszym momencie wojny. Nie może sobie pozwolić, by najmniejsza oznaka słabości zmniejszyła jej szans na zwycięstwo. Teraz czas to się największą przeszkodą należy pokonać. Muszę się dowiedzieć, jak dojść tam, gdzie chcę dojść. Tego nie wygram, bo nie mam armii. I nie będę nawet próbował. Powiedz mnie proszę za to. A właśnie, głupie pytanie. Nie, nie mam. Zastanawiam się, czy nie mam tego miejskiego portalu. Czy on będzie tu stał teraz, tak w nieskończoność? Mam szczerą nadzieję, że tak, biorąc pod uwagę, jaką armią dysponuję. Okej, tu jest droga. Jest szansa, że droga prowadzi do tego, do stolicy. Zastanawiam się, czy jestem w stanie zaszować stolicę, jak kompletny imbecyl, którym jestem. Jakaś część mnie ma nadzieję, że tak. Jednocześnie się nie nastawi. Które to jest miasto, to trzecie? Tutaj. O mój Boże, tam było tylu strzelców do wzięcia, jak nie wziąłem. Przekonajmy się. Dirty Khalid? Słucham? Nie za dużo was to? Nie mogę być pewny, ale jest ich chyba odrobinę za dużo, jak na moje standardy. To może nie być misja do zraszowania, jak tak patrzę. Zwłaszcza, że na ich sety nie działa Armageddon. Aby wygrać, wygram, ale czy jest to tego warte? Co z tym wyganie? Też się muszę zastanowić, czy aby na pewno. Było warto, przysięgam. Na, to zdecydowanie nie było tego warte. Oto zapis. A tego skrzydłysyna Kamina dolecieć to już jak najbardziej chętnie pobija. Bo nie wierzę, że może mieć aż tak dużo armię. Nie widzę tego życia. No to kurwa jest za armia, ja się pytam. A, jedno. Ja miałem diabły przy sobie. Daj, daj, daj. No dobrze, rozumiem. Ulala! Nie wygląda to dobrze, póki co. To na pewno. Skłamałbym twierdzić, że wygląda to dobrze. Potrzebuję szybsze jednostki, to na pewno. Ja potrzebuję też szachta na następny poziom, to mnie zastanawia. Da się gdzieś zobaczyć? Chyba nie. Tutaj. 10 tysięcy, trochę dużo. Aktywność na czacie. Witamy z powrotem w świecie żywych.
Nie będę kłamał, że bardzo mocno boję się tego kolegi, który tam sobie biega. Znaczy, właśnie odchodzi, że on sobie nie biega, ale nie dziwię się, jeżeli chciałby biegać. Czy Galu ma zaawansowaną mądrość? Czy który z miast ma portal miejski? To mnie zastanawia. Nie dziwię się, jeżeli ma je akurat to miasto. A nie, to miasto ma. To jest opcja do rozważenia. Oho. I wonder where this one is going. Co ja zrobiłem? Miesterka? Nie ma się boję. Anyway. Kaśka. No może się nie zdaje, skoro tutaj ja tak biega. Okej, nieważne. Czemu oni mają tyle armii? O mój Boże, co to było? Znaczy chciałem zobaczyć po prostu, czy AI to wygra, żeby nie było. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli ja tutaj będę i ten... Jeżeli ja tu będę, to... On nie jest w stanie mnie tam pobić. Tak przynajmniej mi się wydaje. Weźmy kutarmię. Chciałbym wiedzieć, przynajmniej, że tak jest. Jezu, what? Co do chuja? Jak ja mam tu wejść? Tędy. Right. Po prostu najprostszą możliwą drogą. Przez ostatnie miejsce jest zabawne z dwóch powodów. Opowiedz mi o dwóch powodach. Jak może w miarę możesz ty posłać Xiona i to mać ma ostrze? Czy to jest tak, że oni mają w mieście od zarobu jednostek, a poza miastem nic nie mają? On mnie atakuje. Boję się. Nie będę kłamał, boję się o to. Bardziej wykre to jest. Jak Xion dostrzy przed bossowi i go zabijesz, to przychodzisz do... O mój Boże... Dlaczego ta gra taka jest? A propos... Dlaczego gra taka jest? Czemu to jaj mnie to atakuje? No i chcę po prostu zabić wszystkie zasałki, a potem uciec. A mi słuchaj. Jeżeli tak chcesz się bawić takim miejscem, żeby ci bronić. Ostatni osek Degalu położył się na swoim posłaniu, nawiedził go dziwny sen. Pełno w nim było wizji chwalebnych bitew i wielkich zwycięstw. Widział siebie wybranego przez generał Kendala na wagę władcy Erasii, a potem widział, jak rozwiązuje wszystkie konflikty trapiące cały Antagarych i zostaje obwołany przywódcą całego kontynentu. Widział Antagarych i jego mieszkańców po raz pierwszy żyjących w pokoju. Przez cały czas czuł obecność cudownej kobiety o oczach niczym szmaragdy, jedwabistej skórze i stalowo szarych włosach. I obecność była jedną z też... jednocześnie upajająca, krzepiąca i tajemnicza. Widział ją w każdej chwili tej wizji przyszłości i to ona dawała mu poczucie spokoju i siły. Ostatni obraz, jaki to pamięta przed obudzeniem, to wspaniałej roboty miecz. Natychmiast zrozumiał, że to klucz do jego wizji. Od razu poczuł, że ten miecz musi znaleźć się w jego dłoni, gdyż jest narzędziem, które pozwoli urzeczywistnić to, co widział we śnie. Daj mi, czym jest to ostrze Armagedonu.
The title drop. Weźmy na razie tak zróbmy. Nie wiem, jednostek mogę wykupić dość sporo. Dobra. No i to miasto. Wait, to miasto miało? Ja to miasto. Okej. To wiele wyjaśnia. Zastanawiałem się, dlaczego nie mogę ten. Dlaczego nie mogę portalu używać, ale już widzę, dlaczego nie mogę portalu używać. Horda magogów. Kaśka powinna móc wyjść teraz w miasto w miarę bezpiecznie. Podkreślenie słowa w miarę. Jak już mówiłem, w miarę bezpiecznie. Boję się cały czas tego skurwysyna, który mi tam siedzi. Że on w pewnym momencie stwierdzi, że ja to pierdolę, ja wychodzę. A propos. Nie, to nie on, nieważne. To ten drugi kolega. Gelu. Nie, możesz tego wykupić. Wszystko. No dobrze, to teraz, skoro już to mamy. Rychło. Daj mu to może. I przekaż to, przekaż to, przekaż to, przekaż to. Na pewno nie pożałuję tego za jakieś 5 sekund. I zastanawiam się, skąd będzie najszybciej. Chyba stąd mimo wszystko. Pożałuję tego, co właśnie robię, dużo bardziej niż mi się wydaje. Zdaję sobie z tego sprawę. Aby 7. Zobaczę, czy ja w ogóle mogę to zrobić. To ja to nie jestem pewien, czy jest warto. Wiecie co? YOLO. Po raz kolejny idę robić YOLO. I zdaję sobie sprawę, że będę tego, że... Ja zapomniałem, że oddałem wszystkie wojska. Upsi. W ciemnej godzinie poprzedzającej świt Katarzyny obudził delikatny powiew. Wiatr piszczący swym dotkiem i ciało, tak jak zawsze robił Toraland. Obyczaja się na posłaniu, spodziewając się zobaczyć obok swego chęcego męża, zaraz niego ujrzała postać z politą błękitną szatą, zrobioną srebrnymi runami. Zewa pozostała milcząca i spokojna. Witaj, Tamarze, co tu robisz? Jakąż to znowu wizją chciałeś, chcesz się podzielić ze mną tym razem? Ta Katarzyna nieco zirytowana faktem, że to nie Toraland. Przybyłem, by uchylić przed tobą ramkę przyszłości, królowa Elendorf, odparł Tamar z miękkim, podobnym na szeptu głosem. Brodolicy wojownik, zwany często przekleństwem demonów, odegra wielką rolę w tych panach. Tego w jego rękach spoczywa klucz do zwycięstwa. Musisz dopilnować, by ujął w dłoni ostrze Armagedonu i podążyć do Kreyla, by zmierzyć się z królem Lucferem. Ten wojownik musi wypełnić swoje przeznaczenie i nic nie powinno ustąpić na drodze, gdyż jeśli zawiedzie, wszystko pogrąży się w chaosie. Woda w oceanach zagotuje się, ziemia pochłonie całe miasta i wszyscy giną straszną śmiercią. Nie sądzę, by pociągała się taka wizja przyszłości. Katarzyna wpatrzona w okrętą cień twarz władcy żywiołów, począwszy na głową. Nie, oczywiście, że nie. Tak sądziłem. A więc zacznij teraz, Katarzyna Ironfist, gdyż dni, które nadejdą, będą wypełnione zmaganiami i chwalebnymi zwycięstwami. Jeśli zauważ swojemu sercu i zapanujesz nad emocjami, zwyciężysz. Serce to jedyna rzecz, której demony nie mogą zniszczyć. Wykorzystaj je jako swoją największą broń. Powodzenia. Będę się modlić o ciebie i o tych, którzy pozostają pod twoją komendą. Po tych słowach Tamar zniknął. Wokół panowała cisza i spokój, tak jakby nikogo tu przy chwili nie było, jakby jego pojawienie się było tylko snem. Wyczerpana i nieco zagubiona Katarzyna zapadła w sen, myśląc o wyznaczonym jej zadaniu. Togelu musi udać się do Kreyla, dziężąc ostrze Armagedonu i zabić królową Sferę. Łatwiej jednak powiedzieć, niż zrobić. Czy ty sobie ze mnie żartujesz w tym momencie, przyjacielu? Pytanie, on sobie ze mnie żartuje, czy on ma 50 milionów tych? Czy on ma 50 milionów magogów? Ma jednego.
Dlaczego miałby to zrobić? No dobrze, zobaczmy, czy tym razem pójdzie lepiej. Wszystkim mamy ptaki ognia, więc jestem zabezpieczony na opcję tych. Na opcję ifrytów. Bind? To prawda. Nie podoba mi się, że to blind. Nice. Wokół uciek, doskonale. Jest mi to bardzo na rękę. Magiczny garnizon. Nie podoba mi się to. Jeżeli to jest magiczny garnizon, to zastanawiam się, czy nie lepiej będzie tak to zabić. Mogę na pewno tak zrobić. Wydaje mi się, że jestem w stanie to wygrać. Tak czy siak. Powiem więcej, jak na to patrzę, to mam wrażenie, że to nie jest kwestia czy, tylko z jakimi istotami. Ludzie za oknem Czemu ludzie za oknem zaczynają Sylwestra tak składowo o tej porze roku? Pomyślałby ktoś, że jest jeszcze daleko. No dobrze. Czy to nie jest najłatwiejsza walka mojego życia w tej chwili? The fuck do you mean? Gratulacje, udało ci się dostarczyć twój cenny ładunek w najlepszym stanie. Wygrywasz? Okej. Okay. No dobrze. Kim jestem, żeby się kłócić? Lucifer Krigan nie żyje. Nieliczne ocalałe krigańskie klany ukryły się. Niemal wszystkie. Żeby się naprawić? Zniknęły. Jestem pewna, że zobaczymy je ponownie. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Ja i Roland udajemy się do Enrod, gdzie ponownie ujrzymy go syna. Ostrze Armagedonu pozostawiam w rękach Gelu. Po zwycięstwie on i jego partyzancka armia ponownie zaszli się w puszczę. Teraz Gelu może zwalić cały świat. Właśnie. Te broni, czy też zachować ją dla siebie. Po tych. Jestem pewna, że niebawem się przekonamy. Wizja, którą on miał tam w tych swoich snach, to zastanawiałem się, czy to do tego nie dąży. Hej, twój stopień Chimera. Essa, spinki. Najwyższy wynik tej pory. Biorąc pod uwagę, że to kampania, w której bardzo łatwo się aszuje sporo misji, to nawet nie jestem specjalnie zdziwiony. To wiem, że to zrobił. Nie kojarzę na tle fabuły, powiem tak bez bicia, więc... okej. Okay. Następne jest albo Smocza Krew, albo Pogranca Smoków. Czego to jest kampania mojego ulubionego zamku? Nie, no dobra, nie jest to cel. anyway. Dzisiaj chciałem tylko dokończyć Ostrze. Ale w przyszłym tygodniu chyba Smoczą Krew zaczniemy. To jest kampania Lochu, jeżeli nie pamięć nie myli. Najbardziej się tej kampanii boję chyba ze wszystkich. Teraz jak to myślę. Ale to ten. Zobaczymy, jak już do tego dojdziemy. Nie powinienem tego robić, ale chuj, słynne ostatnie słowa. W każdym razie, na dziś to było tyle.
Za tydzień będzie Smocza Krew, w poniedziałek DDS normalnie i ogólnie ten tydzień powinien być zgodnie normalnie. Także dziękuję za przybycie i trzymajcie się, bo cześć.